Witajcie moi kochani, witamy się na przeglądzie w Pepco, na przeglądzie dekoracyjnym. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Poczekajcie, już Wam mówię, 60 na 90 za 30 zł. Taki piękny dywanik. Już Wam tutaj go pokażę. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Na kanale jest już rozdanie, więc wpadajcie na rozdanie. Wystarczy subskrybować, wystarczy napisać komentarz i bierzecie udział w losowaniu przecudnych dekoracji z Pepco, jakichś tam jeszcze maseczek, kremów, także zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Okej, zaczynamy przegląd. Tu mamy takie fajne, nowe dywany, bardzo miłe w dotyku, dosyć spore, zobaczcie, nie będę Wam tutaj wyciągać, tak widzicie jak on wygląda, tylko za chwilę Wam pokażę rozmiar jak znajdę, szukam, o jest tutaj, dobra, już Wam pokazuję, 80 zł, 80 na 120 cm, przecudowne, chciałam powiedzieć, przecidowne w dotyku, biały jest i szary, przecidowne, dobra. Za szybko chcę chyba wszystko powiedzieć. Tu mamy szary, ciemne. Jak widzicie, przepiękne welurowe poduszki. Kto jeszcze nie skorzystał, to zobaczcie, ile jest kolorów. Nie tylko welurowych, kolory jakieś okrągłe, różne wzorki. Tu Wam pokażę na przykład, to są nowości. I już Wam pokazuję. Tu mamy w takie listki, te są szare. Za 17 zł, 40 na 40 cm. Mają sznureczki. Pięknie wyglądają. Powiem Wam szczerze, że jak u mnie na krzesłach one by się trzymały, to z miłą chęcią ja bym sobie zakupiła, bo są naprawdę przecudne i w fajnej cenie, bo pójdziecie gdzieś do jakichś innych sklepów, to naprawdę ceny... Oj, byłam w tych podobnych sklepach do Pepco i powiem Wam, że ceny są naprawdę ogromne. Tu mamy takie dwie sztuki, ja takie miałam, o takie mogę Wam polecić, miałam czarne, wrzucałam je do pralki, prałam, także naprawdę chyba, no nie pamiętam po jakim czasie, ale dopiero już naprawdę po może z 10 praniach, 10 zł dwie kosztują. No już się nie nadawały, bo były takie placki, wiecie, codziennego używania, jak my codziennie siadamy przy stole w kuchni, no to one już się troszeczkę wyrobiły, ale naprawdę mogę je polecić, bo są bardzo fajne. No, tak, rozpędziłam się. Tu mamy piękne ramki, albumy Wam ostatnio pokazywałam. Co my tutaj jeszcze mamy? Pokażę Wam może firanki. Pokażę Wam firaneczki. Tu mamy 140 na 260 cm za 60 zł. Już tu wsadzam łapę i zobaczycie sobie, jak ona jest prześwitująca. Jest ona na tych tunelach. Sobie po prostu wsuwacie na karnisz, wejdzie na nowe, wejdzie na te starsze drewniane karnisze, także nie ma problemu. 135 na 260 za 70 zł. Dwie sztuki. Tu mamy takie niteczki i tu są na, również na te tunele, tylko już troszeczkę inaczej zrobione. Jak ktoś ma na żabki, po prostu obcina tunele i ciap żabeczkami sobie przypina. 140 na 260, dwie sztuki za 80 zł. Ona jest troszeczkę taka grubsza, ale fajna też. I ona ma również te tunele. Tu na rysunku możecie sobie dokładnie zobaczyć, jak ona wygląda. Dobra, tu mamy już te już były. Tu jeszcze Wam pokażę te nowe zasłony 140 na 260 za 60 zł. Jedna, więc sporo, 6 dych. Fajnie by było, gdyby zrobili promocję na przykład dwie za 60, nie? No, ja tak lubię takie promocje. 135 na 260 za 50 zł. I tu mamy taką. Pamiętajcie, wczoraj wrzuciłam również na kanał przeceny, wyprzedaże w Pepco ubraniowe, więc wpadajcie, bo naprawdę warto. Dużo z Was już obejrzało. Wysyłajcie babci, cioci, wujkowi, komukolwiek, niech sobie tam zobaczą. Zostawcie oczywiście znak po sobie w komentarzu, będzie mi bardzo miło, chociażby serduszko, będzie mi bardzo miło z tego powodu. Lecimy dalej, mamy tutaj 200 na 220 kołdrę za 70 zł. Tu Wam przysunęłam, możecie sobie wcisnąć pauzę i zobaczyć, czy ona Wam będzie pasowała, czy jest hipoalergiczna i tak dalej, ale również widzę, że jak wjechały kołdry, to wjeżdżają nowe pościele, poczekajcie, muszę ją wyjąć, ani tak, dobra, tu jest chyba większa szafka, półka. Za 70 zł. Mamy tutaj poszewkę na kołdrę i poszewkę na poduszkę.
poszewkę na kołdrę i poszewkę na poduszkę. Już tutaj ją włożę. Poszewka na kołdrę 140, tamta na 200 i 70 na 80. Poduszka tutaj tą mamy 160 na 200. Poduszka tak samo. Tu mamy 200 na 220 i 70 razy 80 cm. Dwie poduszki, więc tutaj już na tą dużą kołderkę. Tu mamy 140 na 200 cm i 70 na 80 cm, czyli tutaj jest pojedyncza. Fajnie, że są te rysuneczki, bo Wy po prostu tutaj sobie zerkacie i widzicie. Ale ta mnie po prostu urzekła. No, przecudna. 160 na 200 cm. Mamy poszewkę na kołdrę i dwie poduszki 70 na 80 za 80 zł. Za 80 zł i to jest ta chyba bawełna satynowa, coś takiego. Tu mamy 140 na 200 i podusia 70 na 80. Czy my tu mamy coś jeszcze? Nie. Nie, chyba już te wszystkie Wam pokazywałam. No, właśnie, pokazywałam. Więc lecimy na następną półeczkę. I jesteśmy na półeczce z kocykami, z narzutami. I jak widzicie, tutaj macie przecudowne 125 na 150 cm za 25 zł. Takie narzutki, kocyki. Nadaje się chyba i na to, i na to. Zobaczcie, jak ładnie wyglądają. Mamy różowy, niebieski, taki musztardowy, granatowy. Naprawdę musztard granatowy? To taki granat z szarym, bym powiedziała, ciemny. Tu mamy takie narzuty, to już są typowo narzuty. 180 na 220 za 100 zł. Ale powiem Wam szczerze, one są po prostu sztos. One są porządne, do nich możecie sobie dobrać te zasłony, są różowe i szare akurat, więc możecie sobie zrobić pięknie w sypialni. Jejku, ja już to widzę, czy Wy to widzicie, tak jak ja. Także można sobie zrobić przepięknie. 40 zł, 200 na 220, taka cieńsza narzuta. Powiem Wam, że moja córka ma na łóżku, ja chyba kupowałam chyba w mrówce, czy gdzieś taką szarą ma właśnie. I jest idealna, idealna. Może ogląda mnie jeszcze ta kobietka, 180 na 200 cm za 100 zł, która szukała boho narzut, więc tu mamy tylko jedną, ale ja pamiętam o Tobie cały czas i co jestem, to patrzę, czy gdzieś tutaj są w boho narzuty. Jak było pełno, tak teraz jak wchodzę do Pepko, to nie ma. Okej, jesteśmy teraz na dziale takim kuchennym, troszeczkę takim sprzątającym i tu mamy za 8 zł ściągaczkę, 85% z recyklingu, więc bardzo fajnie, ściągaczkę do, na przykład jak ktoś ma prysznic, ściąga sobie tą wodę, żeby później nie szorować i nie zdzierać sobie pięknych paznokci tego kamienia. U nas jest dużo kamienia w wodzie i ja dlatego też nie chcieliśmy prysznica, bo trochę się boję, że to wiecie o co chodzi, że będzie tego kamienia bardzo dużo. 15 zł kosztuje taka szufelka ze szczotką i tu jest normalne włosie, ale jak ktoś by szukał innego, to 15 zł kosztuje taka z gumeczkami. Niektóre z Was pisały mi, że świetnie się sprawdza, ja nigdy jej nie używałam, więc nie mogę Wam tutaj nic na ten temat powiedzieć. Wiem, że gdzieś tam w salonach fryzjerskich mają te z gumeczkami, więc może tam akurat ktoś potrzebuje. Ok, lecimy dalej. Za 6 zł mamy taką szczotkę. No nie wiem, tak wydaje mi się, że do takich ciężkich miejsc, tam gdzie nie można dojść, jakieś butelki, nie? Dno, na przykład słoiki. 10 zł kosztuje taka szczota. Taka szczota od razu kojarzy mi się ze szczotą do dywanów, bo sama taką szorowałam. Dywan jak miałam, teraz już nie mam. Teraz już nie mam dywanów, więc dywaników. Dwie sztuki, 5 zł kosztują, gąbeczki. Ja tutaj sobie zobaczę, co to są za gąbeczki. No dobra, to tutaj macie takie, wiecie o co chodzi, bo to są to chyba takie eko. Okej, zerkam, czy ja coś tutaj jeszcze mam. Nie, ale mogę Wam tak przejechać, zobaczycie sobie jakie są pudełeczka, plastikowe, jakieś pudełka lepsze, troszeczkę takie szklane z taką silikonową pokrywką, słoiki, jak jeszcze ktoś się nie zabezpieczył, słoiki to jeszcze w Pepko są, pamiętajcie. No i tak, to już koniec mojego przeglądu. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to dla mnie bardzo ważne. O zostawieniu, chociażby mówię, serduszka w komentarzu.
o lajkowaniu, udostępnianiu, no i wpadajcie na rozdanie, bo to również jest dla mnie bardzo ważne. Jak ja widzę, że jest Was tam aż tyle, to po prostu jestem przeszczęśliwa i wiem, że to, co robię właśnie w tym momencie swojego życia ma sens, więc zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dobra, koniec mojej gadaniny. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, cześć.